Cześć, no. Dzisiaj zapraszam wszystkich na unboxing oraz opis płyty głównej ASRock X870E Tai Chi Lite, czyli Tai Chi dla biedaków, a tak naprawdę to troszkę ogołocona Tai Chi, pozbawiona kilku dodatkowych elementów, tak żeby obniżyć trochę jej cenę i zrobić ją trochę bardziej przystępną, bo standardowa cena to ponad 2000 zł, nawet dobrze ponad 2000 zł, natomiast Lite'a możemy dostać już za 1900 w tych okolicach. No, jak widzicie, piękna dziura w opakowaniu, no ale to jest akurat egzemplarz outletowy. Natomiast sprzedawca zapewniał, że wszystko poza opakowaniem jest sprawne. Także zaraz sobie zobaczymy. X870E to płyty główne dla procesorów Ryzen 7 i 9 generacji. No a przede wszystkim 9. I pod takim procesorem też ta płyta w domyśle ma u mnie pracować. Może zrobimy sobie to tak, że założymy sobie ją na opakowaniu. Oczywiście w opakowaniu mamy masę akcesoriów. Od razu sobie może wyciągniemy. Troszkę tego jest. Jako, że jest to produkt z outletu, warto też sprawdzić, czy zestaw jest kompletny. Natomiast tak na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że raczej niczego nam tutaj nie brakuje, co można uznać za pewnego rodzaju sukces. Oczywiście płyta zapakowana w folię antystatyczną. Zdejmiemy sobie, położymy sobie na kartonie. Myślę, że tak będzie dla niej najbezpieczniej. Otóż tak się ta płyta prezentuje. Całkiem ładna, całkiem przyzwoita, ciężka. To na pewno muszę podkreślić, że te radiatory, które mamy na tej płycie, wszechobecne, trochę ważą. Myślę, że takie 1,5 kg, 2 nawet, byłbym w stanie powiedzieć, że może ta płyta ważyć. I tak, jeśli chodzi o to, co możemy sobie zobaczyć na pierwszy rzut oka, to radiatory. Radiator chipsetu, który mamy tu. Tu radiatory na dyski M2. Jeśli ktoś zamontuje sobie jakiś szybki dysk, no to mogą się przydać, no bo te dyski przede wszystkim piątej generacji dość mocno się grzeją. Ten soket na dysk pierwszy jest beznarzędziowy według ASRocka. Tak, jak widzicie, wystarczy odciągnąć zapadkę i sobie ten radiator demontujecie szybko. Ten już nie jest, to jest dodatkowy, to jest płyta EATX, czyli troszeczkę powiększona względem standardowych płyt EATX. Tutaj mamy tak naprawdę o te 2 cm, gdzie tu znajduje się radiator na piąty dysk M2. No i tu mamy oczywiście radiatory sekcji zasilania. Ta część sekcji zasilania, jak się nie mylę, ma chyba dodatkowo wbudowany wentylator, aczkolwiek możliwe, że ta wersja Lite akurat go chyba nie ma. Natomiast standardowy Tai Chi ma tutaj pod tym radiatorem jeszcze dodatkowy wentylator, który chłodzi sekcję zasilania, bo sekcja zasilania jest tutaj potężna, wydaje mi się, jak na Ryzena 9 generacji, taki dosyć overkill, bo jest to 24 plus 2 plus 2 fazy 110 A, więc tak naprawdę pewnie dwa takie procesory by była w stanie obsłużyć, a nie jeden. No natomiast no, według mnie lepiej mieć więcej aniżeli mniej, jeśli o to chodzi. Dodatkowo płyta ma obsługiwać pamięci DDR5 do 8200 megatransferów.
z tego, co gdzieś nam się ewentualnie po testach, no ten wynik to też zależy trochę od naszego procesora, jaki nam się wylosuje. Jak wiadomo, dla Ryzenów 9 generacji, czy 7 generacji, czy nawet no, 7, taki sweet spot to jakieś 6000 megatransferów. Teoretycznie do 6600 jesteśmy w stanie spokojnie, znaczy może już niespokojnie, 6600 to już takie naprawdę selekty procesory obsługują, natomiast o tym sobie powiemy więcej przy unboxingu pamięci RAM. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe takie gadżety, w tej, które płyta posiada, no to w zestawie gdzieś tutaj powinny być. Tak, tutaj mamy trzy czujniki temperatury, które sobie możemy umieścić gdzieś w naszej obudowie i wpinamy je w płytę główną, gdzieś podejrzę tu, w te trzy sloty. No i możemy sobie za ich pomocą monitorować temperaturę naszego peceta. Dodatkowo oczywiście na standardowo mamy, mam nadzieję, że to widać na nagraniu, ekran wyświetlający nam kody błędów, przycisk start, stop, power, reset, standardowo dwa gniazda do podpięcia wentylatorów procesora plus gniazdo na pompę IO. Dodatkowo oczywiście też trzypinowe złącza, raz, dwa, trzy, nie, to nie jest ARGB, trzy sztuki, tak, tu jest trzecia, do czwarta nawet, do podpięcia LEDów wszelkiego rodzaju zasadniczo. Oczywiście ARGB, czyli te sterowalne, adresowalne, przepraszam, które sobie możemy tutaj do tej płyty podłączyć, także cztery zestawy. Oczywiście mogą to być też cztery huby, więc trochę tych LEDów tutaj piąć się da. No a jeszcze standardowo jakieś wewnętrzne USB, dodatkowe wentylatory obudowy, USB 3, USB 2, jak płyta, reszta gniazda jak gniazda, 2x8 pin na procesor, nie wiem tak naprawdę komu to tutaj aż tyle potrzebne. No i z tyłu Wi-Fi, tutaj mamy reset CMOS-u i flash BIOS-u, HDMI, masę USB 3, dwa bardzo szybkie USB-C, no i 5-gigowy RAM. Dodatkowo płyta jest wyposażona w kartę sieciową Wi-Fi 7. Tak naprawdę wydaje mi się to troszeczkę marketingowy zabieg, bo ten mało kto podejrzewam ma Wi-Fi 7 u siebie w domu, żeby z tego skorzystać. No natomiast gdzieś tam marketing tych płyt X870 był oparty właśnie na tym, że pakowali tutaj Wi-Fi 7 jako jeden i te bardzo szybkie pamięci jako takie marketingowe wabiki na klientów. No i do tego oczywiście jakieś w zestawie dostaliśmy kable SATA. Trochę tego jest. Jeszcze taki fajny akcent. To jest keycap na naszą klawiaturę, który możemy sobie gdzieś tam podmienić. Taki miły akcent od producenta, natomiast wydaje mi się, że nie jest on jakoś hiper mega potrzebny. Tutaj z tego co widzę mamy jakiś hub albo rozgałęźnik raczej do LEDów, tak, to jest trzypinowe, to ARGB. Tak, z jednej żeńskiej na trzy męskie wtyczki. No i antena Wi-Fi, także taki standardowy zestaw. Dobrze. Może jeszcze krótko na temat, dlaczego tą płytę akurat wybrałem. No bo jest to płyta, która wynduje w moim PC-cie, za którego składanie za chwilę się wezmę. Po pierwsze, Taichi to jest to jedna z lepszych płyt głównych. Jest to najwyższa seria ASRock'a. Generalnie gdzieś tam wahałem się jeszcze między Gigabyte'em a Aorus Master. No, Asus Hero, którą miałem w poprzednim PC-cie,
przy tej serii cena jest tak kosmiczna, że od razu ją skreśliłem. Natomiast Tai Chi Lite jest po prostu sporo tańsza. Oferuje tak naprawdę, jeśli chodzi o wydajność, o sekcję zasilania, o obsługę dysków, wszystkie złącza, ilość złącz LED-ów, ilość złącz USB, ilość złącz wentylatorów i tak dalej, te wszystkie najważniejsze rzeczy ma dokładnie takie same jak zwykła Tai Chi, która jest od niej po prostu jakieś 500 zł droższa. No w przypadku sztuki outletowej, jak zobaczyłem, i tak naprawdę skłaniałem się ku zwykłej, jak zobaczyłem tą na outlecie w dużo lepszej cenie, no to jest tak naprawdę do zwykłej Tai Chi to jest prawie 1000 zł różnicy, no to raczej nie było się nad czym zastanawiać. Główna różnica to jest taka, że wszystkie radiatory są srebrne zamiast czarne. Oprócz tego zwykła Tai Chi ma tutaj jeszcze taki dodatkowy radiator nad baterią, plus tutaj mamy podświetlenie LED i na tych radiatorach też mamy nad sekcją zasilania podświetlenie LED. I ten radiator dodatkowego dysku M2 jest troszeczkę tam większy. Plus zwykła Tai Chi ma tutaj jeszcze taki system bez ułatwiający po prostu wypinanie karty graficznej. No bo tak jak mamy tutaj ten radiator i wypniemy kartę graficzną, to będzie to dość niewygodne i trudne. Więc szkoda, że akurat tej funkcji tutaj nie ma. O, i jeszcze zwykła Tai Chi ma z tyłu backplate na prawie całości plecków. Nie jestem pewien, czy jest on obłożony termopadami. Być może, aczkolwiek to 100% pewien nie jestem. Więc taka jest główna różnica, jeśli chodzi o Tai Chi a Tai Chi Lite. Natomiast jest to po prostu jedna z lepszych płyt głównych, z najmocniejszą sekcją zasilania pod X870, bo nawet Asus Hero nie ma tak rozbudowanej sekcji, tam jest bodajże, żeby nie skłamać, 22 plus 2 plus 2, lub 20 plus 2 plus 2, natomiast Gigabyte ma jeszcze troszeczkę mniej. Także tutaj ta sekcja jest potężna. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Oczywiście, jak już wszystko poskładam, no to podzielę się z Wami wrażeniami i ewentualnymi problemami, gdyby się jakieś pojawiły. Mam nadzieję, że żadnych problemów nie będzie, no ale wiadomo, jak to ze sprzętem, zwłaszcza w obecnych czasach różnie to bywa i czasami gdzieś tam jakieś niedopatrzenia produkcyjne się zdarzają. A na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jest taki, może nie do końca unboxing, test ani trochę, natomiast kimże ja jestem, żeby testować jakoś profesjonalnie sprzęt. Nie mam ku temu ani możliwości, ani chyba wystarczającej wiedzy. Natomiast kanał opiera się na też subiektywnej opinii. Właśnie chciałbym tutaj się dzielić takimi moimi przemyśleniami i opiniami subiektywnymi na temat sprzętu oraz różnych innych fajnych gadżetów. Z takiej bardziej ludzkiej strony, nie tylko czyste cyferki, czysty marketing, ale właśnie jak to w praktyce wygląda, jak to z takiej ludzkiej strony wygląda zamiast czystych danych. Także mam nadzieję, że Wam się to podoba. Cześć, trzymajcie się.